Ja jestem sportowcem. Kiedyś biegałam i reprezentowałam nasze województwo. Mój koronny dystans to były 3000 metrów. Stąd właśnie to takie podejście moje do życia, że ja lubię rywalizację, ja lubię adrenalinę i to się udziela na różnych płaszczyznach w życiu. Zawzięcie, czyli to, że się nie odpuszcza. Tego się nauczyłam na obozach, kiedy mieliśmy bardzo ciężkie treningi i wtedy tego nie rozumiałam, że musimy chodzić na w cudzysłowie wycieczki. Okazało się, że to jest na przykład wybieganie na odrodzenie bądź na Śnieżkę i czasami wracało się ze łzami w oczach. I to nauczyło mnie tego, żeby nie odpuszczać. Nawet czasami jak pojawiają się jakieś komplikacje, to nie odpuszczać, za wszelką cenę do przodu. Pomysł w ogóle na Aperture Speaking zbudził się w nas w momencie, kiedy szukaliśmy miejsca dla siebie w Szczecinie i chodziliśmy po różnych eventach i szukaliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy przyjść i poznać nowych ludzi, ale przede wszystkim znaleźć miejsce, gdzie będziemy mogli rozmawiać na każde tematy. Chcemy z naszym eventem Aperture Your Speaking wychodzić na inne miasta. Ma na celu uczenia wystąpień publicznych. Tak naprawdę takie pierwsze, mogę powiedzieć, zaszczepienie tego, że chciałam występować przed ludźmi, to były ćwiczenia w Wyższej Szkole Bankowej. Tak, u pana Leszka Gracza i to bardzo dobrze wspominam.